27 lipca wspominamy błogosławionego Tytusa Brandsma, prezbitera i męczennika. Siard Brandsma, znany też jako Anno Siaera Brandsma, urodził się 23 lutego 1881 roku w wiosce Egekluster koło Botsfaldu w holenderskiej Fryzji. Był synem hodowcy krów Tytusa Brandsma i Tietze Postma. Była to bardzo pobożna rodzina. Powołanie Siard poczuł bardzo wcześnie. Gdy miał 11 lat, za zgodą rodziców wstąpił do braci mniejszych, bo jako wątłe dziecko i tak do pracy na wsi się nie nadawał. W czasie 6-letniego pobytu zauważono, że jest chłopcem inteligentnym i z poczuciem humoru. Koledzy z klasy nadali mu przydomek Krótki. Gdy był na 3 roku w seminarium, rozchorował się na ostre zapalenie jelit i bardzo schudł. Zakonnicy zalecili mu specjalną dietę – śmietanę, jajka, masło i inne składniki, które miały mu pomóc w odzyskaniu wagi. I rzeczywiście, Siard wkrótce powrócił do zdrowia i z nową energią zabrał się do nauki. Jego przełożeni zauważali jednak, że jego kondycja nie jest wystarczająco dobra, aby mógł prowadzić życie franciszkanina pełne wyrzeczeń. Dlatego, gdy miał 17 lat, wstąpił do Karmelu w Boxmeer. Tutaj przyjął imię swojego ojca, Tytusa, i w 1899 roku złożył śluby zakonne. W 1905 roku przyjął święcenia kapłańskie. Władze zakonne wysłały go do Rzymu na Uniwersytet Gregorianum, gdzie uzyskał doktorat z filozofii. Po powrocie do Holandii przez prawie 15 lat wykładał filozofię na Uniwersytecie w Oss. Od 1923 roku prowadził katedrę filozofii i historii mistyki na Uniwersytecie w Nijmegen, a w roku akademickim 1932-33 był rektorem tej uczelni. Ojciec Tytus poza pracą na uczelni zajmował się też dziennikarstwem. Założył czasopismo o tematyce maryjnej, był też redaktorem naczelnym miejscowej gazety. Ponadto zorganizował katolicką bibliotekę publiczną. Stał się szybko ojcem duchowym holenderskich dziennikarzy. Arcybiskup Utrechtu mianował go asystentem kościelnym czasopism wydawanych wtedy w Holandii. Był też tłumaczem. Przełożył na holenderski m.in. pracę świętej Teresy z Awila. Od 1934 roku ten odważny zakonnik zaczął występować przeciwko ideologii faszystowskiej i nazistowskiej. Otwarcie krytykował te niebezpieczne ideologie i przestrzegał przed ich lekceważeniem. Dbał, by żadna katolicka gazeta czy książka nie zawierała nazistowskich treści. W 1940 roku hitlerowskie Niemcy zajęły Holandię. Od tej pory ojciec Tytus znalazł się w niebezpieczeństwie, ponieważ gestapo śledziło każdy jego krok. Mimo to w grudniu 1941 roku napisał list do dyrektorów wszystkich katolickich czasopism, zachęcając ich do przeciwstawiania się hitlerowskiej ideologii. Zdecydowanie występował też przeciw antyżydowskim rozporządzeniom. Nie zgadzał się na wydalanie ze szkół dzieci i młodzieży tego pochodzenia. W styczniu 1942 roku został aresztowany. Więziono go w kilku miejscach, a w kwietniu 1942 roku trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. By go złamać, traktowano go bardzo okrutnie. Mimo to poprosił współwięźniów, aby modlili się o zbawienie dla strażników. Wreszcie kompletnie opadł z sił. Spowodowała to ciężka praca fizyczna, niedożywienie, bicie i poniżanie. Został wtedy przeniesiony do szpitala obozowego, gdzie dobito go zastrzykiem z fenolu. Ciało ojca Tytusa zostało spalone w krematorium. Podczas beatyfikacji w dniu 3 listopada 1985 roku święty Jan Paweł II przypomniał, że pielęgniarka, która 26 lipca 1942 roku dała mu śmiertelny zastrzyk, oświadczyła po latach, że pozostała żywa w jej pamięci twarz tego kapłana, który jej współczuł. Błogosławiony Tytus jest przede wszystkim czczony w zakonie karmelitańskim, ale także w Nijmegen w Holandii, gdzie uznano go za największego spośród ludzi żyjących w tym mieście. W 2005 roku postawiono kościół pod jego wezwaniem, a w Podzwardzie znajduje się poświęcone mu muzeum. Aktualnie trwa jego proces kanonizacyjny. Jest patronem dziennikarzy katolickich. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Tytus aż do śmierci walczył w obronie wiary.
Sprawdzę jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.